Koszmar w niemieckiej rzeźni. Nagrania są nie do zniesienia, niemiecka rzeźnia zamknięta. Nagrania ujawniły skalę okrucieństw. Działacze niemieckiej organizacji ochrony praw zwierząt Soko Tierschutz przez kilka dni nagrywali filmy z wiejskiej rzeźni. Ujawnili, jak funkcjonuje rzeźnia ze Szlezwiku-Holsztyna i jak narusza przepisy. Po tym, jak sprawę zgłoszono do prokuratury, zakład natychmiast zamknięto, podaje Spiegel. Nagrania, wykonane przez obrońców praw zwierząt w rzeźni we Flintpeck koło Kilonii, są nie do zniesienia, opisuje Spiegel. Ujawniają brutalność rzeźników, dramatyczne sceny z męczącymi się w agonii, wykrwawiającymi się zwierzętami. Strona internetowa rzeźni Horn jeszcze w połowie lipca zachęcała możliwością nabycia lokalnych produktów i mięsa z własnego chowu. Wydawało się, że firma ta pozytywnie wyróżnia się na tle anonimowych rzeźni przemysłowych, gdzie zwierzęta umierają taśmowo, podaje Spiegel. To, co naprawdę miało miejsce za murami rodzinnego biznesu w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zostało sfilmowane przez aktywistów kamerami potajemnie zainstalowanymi na terenie obiektu. Materiał filmowy dokumentuje w sumie 16 dni uboju, od maja do lipca. Są tam ujęcia bydła, leżącego na ziemi przez kilka minut z poderżniętymi gardłami, dopóki się nie wykrwawiły na śmierć, zwierzęta ściągane stalową linką z samochodów, ponieważ nie były w stanie samodzielnie pokonać kilku metrów do rzeźni, opisuje Spiegel i podkreśla. Nagrania wyraźnie dokumentują model biznesowy, opierający się również na zabijaniu chorych, rannych zwierząt. Działacze zawiadomili prokuraturę. Soko Tierschutz złożyła w ubiegłym tygodniu doniesienie do prokuratury w Kilonii o podejrzeniu znaczącego naruszenia prawa o ochronie zwierząt. Chcemy wyrzucić z obiegu tę firmę, która bez skrupułów przedkłada swój zysk ponad dobrostan zwierząt, mówi Friedrich Muelln, członek zarządu Soko Tierschutz. To właśnie małe i średnie rzeźnie wzywają obrońców praw zwierząt, bo mało kto widzi, jak odbywa się ubój za zamkniętymi drzwiami. W dużych zakładach, takich jak rzeźnie Toennes, problemy leżą gdzie indziej, ponieważ obiekty takie są doskonale zorganizowane i stale monitorowane, wyjaśnia Muelln. Na nagraniach z Flintpecku dokumentowano na przykład nieprawidłowy przebieg procesu ogłuszania bydła, ignorowanie podstawowych przepisów, mających na celu zminimalizowanie cierpień zwierząt przed śmiercią. Zwierzęta cierpiały w agonii nawet przez kilka minut. Zabijane były też zwierzęta chore oraz takie, które nie były w stanie samodzielnie opuścić transportera. To, co widzimy na filmie, jest formą okrucieństwa wobec zwierząt, która jest karalna, mówią eksperci, podkreślając, że działania takie mogą podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywnie. Były pracownik rzeźni zabrał głos na warunki panujące w rzeźni. Uwagę działaczy zwrócił jeden z byłych pracowników. Jak wspomina chcący zachować anonimowość mężczyzna, 20 lat temu Horn była małą wiejską rzeźnią, prowadzącą ubój raz w tygodniu na potrzeby własnej masarni. Po zmianie właściciela firma zmieniła model biznesowy, zwierzęta zabijano codziennie, postawiono też na zmaksymalizowanie zysku, który można było osiągnąć dzięki zabijaniu chorych zwierząt. Większość naszych pieniędzy zarabiamy na awaryjnej rzeźni. Rolnik dostaje niewiele, a my dostajemy za mięso pełną cenę, jak przyznaje na nagraniu pracownik rzeźni. Dodatkowe wątpliwości dotyczą braku właściwej kontroli weterynaryjnej. Każde zwierzę przed ubojem musi zostać przebadane przez lekarza weterynarii, w przeciwnym razie mięso nie może zostać sprzedane. Po pocięciu zwierzęcia weterynarz powinien ponownie zbadać jakość mięsa, tak mówi rozporządzenie, ale rzeczywistość była inna, jak wskazuje informator. Jak podkreśla Spiegel, Urząd do Spraw Weterynarii i Rendspurketskernförde szybko zareagował na te doniesienia i zapowiedział niezwłoczne zamknięcie rzeźni.